Jednak służą one nie do wyłączania całej
Pismo bardzo stanowczo zintonowane posiada dane mnogość pomocy, które obsługiwane pneumatycznie niewielka ilość osób językowych po jedne na każdą sesję dniową oraz koła dla niemieckiego budownictwa przełomu XIX-XX wieku traktowa pneumatyczna wyrabiając właściwe i miękkie brzmienie kosztem decyzji artykulacyjnej. Muzyka niemiecka, drodzy Państwo, dzisiaj zaprezentuje Państwu Grzegorz Zamarski, natomiast muzykę francuską Przemysław Kois. Przejdźmy już do meritum, czyli zacznijmy od zapowiedzi poszczególnych dzieł. Pierwszym wykonaniem będzie utwór czy dzieło Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, druga sonata Zawo, część trzecia, Allegro Maestoso Vivace. Felix Mendelssohn był niemieckim kompozytorem, znanym głównie z dzieł fortepianowych i orkiestrowych. Był jednak również wspaniałym organistą. Ogromny wpływ na jego twórczość miała muzyka Jana Sebastiana Bacha. Przejawem tego wpływu są chociażby sonaty, które miała muzykę Jana Sebastiana Bacha i z tej bałowskiej idei czerpał i powstały skontrastowane dzieła połączone pokrewnictwem tonacyjnym, a nie tak zwane utwory cykliczne złożone z czterech postępów. Mendelssohn napisał łącznie 6 sonat, które zostały opublikowane jako opus 65 w 1845 roku, 2 lata przed śmiercią kompozytora. Ciekawostką jest, że wśród sonat znajdziemy odwołania do chorału ukraińskiego Auskicher und Streich i Zuje, w trzeciej sonacie Agur oraz Aperunze i Himmelreich, w szóstej sonacie. Drodzy Państwo, Felix Mendelssohn, druga sonata Cemo, część trzecia, Allegro Maestoso Vivace, wykonany Grzegorz Zamarski. Charakteryzują się dużą powagą religijną.
są dla siebie z potrzeby serca, a nie na zamówienie. Często można się spotkać z następującym stwierdzeniem. Gdyby wstrzesić trąbkę do życia, byłby on bardzo zdziwiony, że jego dzieła są znane i charakteryzują się tak wielką popularnością. Frontman zapoczątkował nurt symfonizmu organowego, kontynuowanego przez takich kompozytorów jak Charles Malignor czy Louis Vierne, których dzieła również pojawiły się dziś na koncercie. Nurt ten polega na naśladowaniu brzmienia orkiestry przy pomocy organów, gdzie usłyszymy bowiem imitacji instrumentów takich jak flety, oboje, instrumenty syczkowe, czy trąbka i buzon. Bardzo zatem wyraźnie słucha. Drodzy Państwo, Cezar Franck, chora kanon, wykonanie Przemysław Kolisy.
Thank you.
dawnych czasach umiejętności improwizacji były często bardziej cenione niż umiejętności kompozycji. Co niektórzy kompozytorzy mieli również praktykę spisywania swoich improwizacji. W taki sposób powstał nawet cały gatunek impromptu, najbardziej znany dzięki Schubertowi. Ze względów praktycznych organiści często improwizują na temat pieśni kościelnych czy chorałów, by móc potem taką improwizację wykonać podczas mszy. Siegfried Kargheret był niemieckim kompozytorem i organistą, najbardziej znanym ze swojego cyklu 66 improwizacji chorałowych na Akane, opus 65. Cykl ten został opublikowany w roku 1909 w 6 tomach, z których każdy zawiera opracowania chorałów na inną okazję. Najbardziej znanym opracowaniem jest opracowanie nr 59 Non-Dante Allegro VI w formie marsza triumfalnego. Melodia z czerwnika jest dobrze znana wszystkim uczęszczającym.
Lee Gerry był komisarzem przełomu XIX i XX wieku. W młodości kształcił się pod okiem samego Cezara Franka, a następnie Charlesa Marii Widora. Od urodzenia miał poważne problemy ze wzrokiem, co wpłynęło na jego twórczość, która charakteryzowała się wysoką emocjonalnością, szeroko rozwiniętym językiem harmonicznym oraz kolorystyką. Od 1900 do śmierci w 1937 roku Pierre był tytularnym organistą w katedrze Notre-Dame we Francji. Ciekawostką jest, że zgodnie ze swoim marzeniem umarł podczas koncertu właśnie w tej katedrze. Każdy może użyć inny, najważniejsze, że marzenia się spełniają. Utwór Kamienny Westminster to ostatnia część jego trzeciej suity z cyklu 24 dzieł fantastycznych. Inspiracją był dzwonek katedry Westminster w Anglii, które co godzinę grają różne krótkie tematy. Kompozytor w 1924 roku zaimprowizował utwór bazujący na melodię tych właśnie dzwonów, który potem udoskonalił i wykorzystał jako finał trzeciej suity właśnie. Premiera odbyła się w 1927 roku w katedrze Notre Dame po obrzędzie 40-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Utwór ten odniósł natychmiastowy sukces. Według relacji jednego z uczniów Pierre'a to był rzadki moment, w którym ani duchowieństwo, ani wierni po zakończeniu nabożeństwa nie wyszli od razu z kościoła. Drodzy Państwo, Louis Pierre, Carillon de Westminster, opus 54, numer 6, wykonanie Przemysław Kolis. Thank you.
Szósta stopnia została wydana razem z piątą w dziele 42 i mimo zdecydowanie mniejszej popularności w dalszym ciągu jest dziełem genialnym. Mimo dwóch symfoniach ludowo zbliżone starcie do zbudowanej suite o symfonicznym brzmieniu. Składa się z innych części, z których dzisiaj usłyszymy dwie ostatnie. Cantabile, czwarta, świetna część symfonii eksponuje głosy w ciepłym, delikatnym brzmieniu oraz piąta, finale, ostatnia część powie żywy tego ogląda sonatowego. Ogromną inspiracją powstania dzieła o możliwości organów wybudowanych przez kawalerię Kola w kościele świętego Sulpicjusza w Paryżu, w którym widory był organistą przez blisko 64 lata, a co ciekawe, nie był tak długim stażu i takiego zaawansowanego wieku nie doczekał się bez przyszłego tytułu organisty trybalny. Drodzy Państwo, przed Państwem ostatni utwór Szalon Marii Widor, szósta sekundia GMO, opus 42, numer 2, część 4, Cantabile oraz piąta, finale. Wykonawca Przemysław.
Ja teraz